Jak znaleźć szczęście niezależnie od tego, co dzieje się wokół ciebie? Jeśli kliknąłeś ten film, oznacza to, że szukasz odpowiedzi na to pytanie. Może czujesz, że świat wymyka się tobie spod kontroli, a twoje myśli krążą wokół błędów przeszłości lub strachów o przyszłość. Ale zastanów się przez chwilę. Co jeśli sekret prawdziwego szczęścia nie leży ani w tym, co było, ani w tym, co dopiero nadejdzie? Mądrość Buddy uczy nas, że szczęście to nie coś, co się zdobywa, ale coś, co odkrywamy tu i teraz. Wyobraź sobie, że każda sekunda twojego życia to nowa możliwość. Nie ma sensu roztrząsać tego, co minęło, ani martwić się o to, co dopiero może się wydarzyć. Jedyne, co naprawdę istnieje, to chwila obecna. Gdy zaczniesz żyć w teraźniejszości, nie tylko pozbędziesz się ciężaru przeszłości, ale odnajdziesz spokój, o jakim nawet nie śniłeś. Każdy oddech stanie się źródłem szczęścia. Każda chwila wolnością od bólu. Zatrzymaj się teraz na chwilę i weź głęboki oddech. Poczuj to. Właśnie w tej chwili głęboko poczuj, jak to jest być tu i teraz. Zamiast tracić czas na powierzchowne treści, pozwól, że poprowadzę cię przez te nauki, które mogą całkowicie zmienić twoje podejście do życia. Wyjdźmy razem z pułapki myśli, które nas ograniczają. Dzisiejsza historia nie tylko nauczy cię, jak być szczęśliwym bez względu na sytuację, ale także pokaże, jak odnaleźć prawdziwą radość w każdej chwili. Bądź gotowy na to, aby odkryć, co naprawdę znaczy żyć w pełni. Przed nami podróż, która może przemienić twoje życie w sposób, którego się nie spodziewasz. Zanim jednak zaczniemy, jeśli jesteś osobą, która uważa, że należy dzielić się dobrem z innymi, udostępnij teraz ten film wszystkim tym, którzy twoim zdaniem również powinni go wysłuchać, ponieważ nie każdy będzie w stanie go samodzielnie odnaleźć. A teraz przejdźmy do naszej historii. Pewnego razu był sobie człowiek, który nosił w sercu ciężki smutek. Siedział na szczycie strzelistej góry, na skale, która zdawała się być stworzona do przemyśleń. Jego twarz była mokra od łez, a w duszy kłębiły się niepokoje. Kiedy tak płakał, obok przechodził buddyjski mnich, o twarzy pełnej spokoju, z oczami, które widziały więcej niż większość. Zatrzymał się, dostrzegając ból mężczyzny i postanowił do niego podejść. Jeśli myślisz, że planuje skoczyć i zakończyć swoje życie, to masz absolutną rację, wykrzyczał człowiek, nie kryjąc swojej wściekłości. Ale co cię to w ogóle obchodzi? To moje życie, mogę z nim zrobić, co tylko zechcę. Mnich, zamiast się wycofać, spokojnie spojrzał na mężczyznę. Jeśli naprawdę zamierzasz to zrobić, to czemu płaczesz? Te słowa zaskoczyły człowieka, który poczuł, jak gniew zaczyna ustępować miejsca innym, dotąd mniej znanym emocjom. Słuchaj, mnichu, odpowiedział z naciskiem. Cokolwiek postanowiłem, zrobię to. Nie potrzebuję twojej pomocy ani rady. Jednak łzy wciąż płynęły po jego twarzy. Płacząc, mężczyzna zdał sobie sprawę, że w jego sercu zaczyna rozkwitać coś, co przypominało nadzieję. Mnich, widząc, że mężczyzna wciąż zmaga się ze swoimi myślami, zapytał łagodnie: czy rzeczywiście zostawiłeś wszystko za sobą? Czy może coś jednak przyniosłeś ze sobą na tę górę? Człowiek zamyślił się na chwilę, po czym odpowiedział: zostawiłem wszystko za sobą. Nie mam już nic. A jeśli stracę jeszcze więcej, to jak mam dalej żyć? Mnich uniósł lekko brew, a jego spojrzenie stało się jeszcze bardziej przenikliwe. Skoro nie masz już nic, to czemu wciąż dźwigasz na sobie taki ciężar? Zaskoczony tym pytaniem, człowiek zapytał: jaki ciężar? Moje ręce są puste, nie mam już nic. Nawet twój oddech nie płynie swobodnie, odparł mnich. Przyszedłeś tu, żeby opuścić ten świat, a jednak wypłakujesz swoje serce. Człowiek, który naprawdę nie ma nic do stracenia, nie zachowuje się w ten sposób. Więc czemu płaczesz? Gniew ponownie wezbrał w sercu mężczyzny. O co w ogóle chodzi? Czemu tak mówisz? Mnich, pozostając niewzruszony, spokojnie odpowiedział: zastanawiałeś się kiedyś, jak wiele ciężaru nosisz w sobie? Ile dźwigasz na swoich ramionach? Jak długo zamierzasz to jeszcze robić? Zrzuć ten balast teraz i w końcu pozwól sobie odetchnąć. Słowa te zadziałały na mężczyznę jak zimny prysznic. Zatrwożony, upadł na kolana, składając ręce w geście pokory. Mnichu, nikt nigdy wcześniej mnie nie zrozumiał. Wielu ludzi przychodziło i odchodziło, ale nikt nie powiedział mi tego, co ty. Ty widzisz moje myśli lepiej niż ktokolwiek, nawet niż moja własna rodzina. Z tym wyznaniem na ustach mężczyzna kontynuował: czy pomożesz mi rozwiązać mój problem? Mnich, uśmiechając się łagodnie, zapytał: gdzie właściwie znajduje się ten problem?
Człowiek z nowo odnalezioną determinacją odpowiedział: problem jest w moim domu. Chodź ze mną i pomóż mi porozmawiać z moją rodziną. Buddyjski mnich przyjrzał mu się z uwagą, po czym rzekł: problem nie leży w twoim domu, ale w tobie. Czy kiedykolwiek próbowałeś spojrzeć w głąb siebie? Wszystkie problemy są w tobie. Dopóki ich nie rozwiążesz, zawsze będziesz widział problemy wszędzie indziej. A jeśli problem rzeczywiście tkwi w twoim domu, czemu sam znajdujesz się na szczycie tej góry? Mówiłeś, że zostawiłeś wszystko za sobą. Swój dom, rodzinę, bliskich. Jeśli to wszystko zostawiłeś, to czemu wciąż tak się martwisz? Człowiek zatrzymał się na chwilę. Jego umysł błądził pomiędzy przeszłością a przyszłością, szukając odpowiedzi. Zrozumiałem, szepnął w końcu, a jego oczy rozjaśniły się. Problem leży we mnie, ale nie wiem, jak go rozwiązać. Wydaje się, że czegokolwiek dotykam, zamienia się w bałagan. Mnich z uśmiechem powiedział: czasami kluczem do rozwiązania problemów jest zmiana perspektywy. Kiedy zaczynasz dostrzegać piękno wokół siebie, nawet w trudnych czasach, zaczynasz leczyć swoją duszę. To, co nosisz w sercu, ma ogromną moc. Temu też odrzuć to, co cię ciąży, i otwórz się na nowe możliwości. Słysząc słowa buddyjskiego mnicha, mężczyzna wstrzymał oddech, a jego serce zaczęło się kurczyć. Mnichu, rzekł z bezsilnością w głosie, masz rację. Wada jest we mnie. Czuję, że jestem niezdolny do jakiejkolwiek pracy. Kiedy tylko próbuję coś stworzyć, wszystko, czego się dotknę, zamienia się w bałagan. Nie potrafię zrobić nic porządnie. Mój pech mnie prześladuje. Na te słowa mnich tylko się uśmiechnął, jakby dostrzegał w nim coś więcej. Cóż, wygląda na to, że nosisz ze sobą wiele pecha. Powiedz mi więc, co tak naprawdę jest nie tak w kontekście twego szczęścia? Mężczyzna spuścił wzrok, a jego ramiona opadły. Mnichu, zawsze marzyłem o własnym biznesie. Pożyczyłem pieniądze od rodziny, aby spełnić to marzenie. Założyłem nową firmę. Myślałem, że uda mi się odnaleźć szczęście i spełnienie. Na początku wszystko szło dobrze. Wszyscy mnie wspierali, a ja miałem nadzieję na sukces. Ale z czasem biznes zaczął przynosić straty. Moja rodzina, która kiedyś w mnie wierzyła, teraz złościła się i oddaliła się ode mnie. Miałem tylko jeden cel – zadbać o nich. Chciałem dać im to, czego pragną. Jego głos drżał, a oczy aż błyszczały od łez. Czułem, że każdy krok, który podejmuję, tylko pogłębiał moją osobistą przepaść. Widziałem, jak mój przyjaciel odnosi sukcesy. Kiedy przychodził do mnie, opowiadał, jak zbudował swój biznes z niczego. Jego entuzjazm zdawał się być zaraźliwy. A ja co mogłem mu powiedzieć? Moja rodzina patrzyła na mnie z dezaprobatą, mówiąc: spójrz, synu, on jest kimś. Udało mu się, a ty przyniosłeś nam tylko straty. Czując narastającą beznadzieję, mężczyzna dodał: zaciągnąłem nowe pożyczki, próbując założyć kolejny biznes, ale nawet tam wszystko szło nie tak. Miałem nadzieję, że tym razem będzie lepiej, ale problem tkwił głęboko we mnie. Każda porażka wbijała mnie w ziemię, a ja nie potrafiłem wstać. Mnich, słuchając go uważnie, odpowiedział z mądrością: czasami, gdy próbujemy zbudować coś na zewnątrz, zapominamy o tym, co jest wewnątrz nas. Twoje sukcesy i porażki nie definiują cię jako człowieka. Klucz tkwi w tym, aby zrozumieć siebie, zaakceptować swoje niedoskonałości i odnaleźć równowagę w sercu. Może to nie pech, ale twoje przekonania o sobie, które musisz zmienić. Czasami najpierw musimy wybaczyć sobie, zanim spróbujemy naprawić świat wokół nas. Zmagając się z niezliczonymi przeciwnościami, mój biznes zupełnie legł w gruzach. Sytuacja jest tak zła, że musiałem zastawić nawet mój własny dom. Cóż, co powinienem teraz zrobić? Zapytał w bezsilności mężczyzna. Buddyjski mnich spojrzał na niego z łagodnym uśmiechem, po czym zapytał: czy wiesz, co sprawiło, że twój przyjaciel do ciebie przychodził? Oczywiście, że tak, odpowiedział mężczyzna, czując narastający gniew. Przybywał, aby mnie poniżyć przed moją rodziną. Bezustannie krytykował moje działania, ukazując swoją wyższość w sferze biznesowej. Wydaje się, że czerpie radość z mojego niepowodzenia, a jego sukces tylko potęguje mój ból. Czuję się zrozpaczony i przygnębiony. Na to mnich kontynuował: czy rzeczywiście czułeś smutek, widząc jego sukces? Z westchnieniem potwierdziłem: tak, czułem ból, gdy on odnosił triumfy, a mój biznes upadał. Zazdrość i żal były w tym czasie moimi nieodłącznymi towarzyszami. Słysząc to, mnich spojrzał mu głęboko w oczy i powiedział:
to oznacza, że byłbyś szczęśliwy, gdyby twój przyjaciel poniósł porażkę. Czy czułbyś satysfakcję, gdyby jego biznes upadł? Jego pytanie spowodowało, że mężczyzna zamyślił się na chwilę. Tak, czułbym radość, gdyby mu nie wyszło, odpowiedział po chwili z wahaniem. Mnich uśmiechnął się ponownie i rzekł: to sugeruje, że twoje szczęście jest uzależnione od losów twojego przyjaciela. Ma on moc, by cię uszczęśliwić lub zasmucić, ponieważ nie potrafisz odnaleźć radości ani smutku wewnątrz siebie. Stajesz się niewolnikiem jego sukcesu lub porażki. Jeśli to prawda, nie ma rozwiązania twojego problemu, gdyż twoje uczucia są w rękach innych ludzi. Twoje działania nie przynoszą zmian, a ty nie potrafisz być ani szczęśliwy, ani smutny w oparciu o swoje własne decyzje. Nie mogę zatem zaoferować tobie gotowego rozwiązania. Na to mężczyzna zwrócił się do mnicha, mówiąc: proszę, nie mów tak. Widzisz, pokładam w tobie ogromną nadzieję, że jesteś tą osobą, która zrozumie mój ból i da mi właściwe wskazówki. Wiesz, co noszę w sercu. Proszę cię, wskaż mi drogę do rozwiązania moich problemów. Buddyjski mnich odpowiedział: gdy stajemy się zależni od innych, wiążąc nasze oczekiwania z ich działaniami, stajemy się całkowicie uzależnieni i tym samym tracimy kontrolę nad własnym życiem. Jeżeli nie wskażę tobie ścieżki, pozostaniesz nieszczęśliwy, płacząc jak chory człowiek. Ale jeśli przedstawię teraz możliwe rozwiązania, mogę dzięki temu pomóc znaleźć wyjście z twojej sytuacji. Pamiętaj jednak o jednej rzeczy. Twój przyjaciel, gdy przychodzi do ciebie, dzieli się swoimi doświadczeniami, opowiada o ciężkiej pracy, która doprowadziła go do sukcesu, co być może cię smuci. On jednak mówi prawdę o swojej życiowej drodze, o trudach, przez które przeszedł, aby ugruntować swoją pozycję. Możesz to potraktować jako cenną lekcję. Możesz zdecydować, czy skorzystasz z jego doświadczeń, czy też je zignorujesz, pielęgnując zazdrość. Mądrość polega na tym, by wykorzystać to, co on przeszedł, używać swojej inteligencji i zdobytej wiedzy z jego życiowych lekcji. Powinieneś być wdzięczny, że masz szansę nauczyć się czegoś, czego sam nie byłbyś w stanie doświadczyć. Okazując wdzięczność swojemu przyjacielowi, otwierasz się na wiedzę, której samodzielnie byś nie zdobył. Idź naprzód, staw czoła trudnościom, wykorzystaj te doświadczenia i nie poddawaj się, ponieważ jedną z niewielu stałych rzeczy w życiu jest to, że wszystko się zmienia. Życie to rzeka, która płynie bez końca, a to, co dziś wydaje się przeszkodą, jutro może być jedynie wspomnieniem. W buddyzmie mówi się, nawet najdłuższa podróż zaczyna się od jednego kroku. To, co czujesz teraz, to tylko chwilowy stan. Kiedy czas jest trudny, pamiętaj, że jest to tylko etap, który wkrótce minie. Najważniejszą rzeczą, którą musisz zrozumieć, jest to, że musisz pozostać przy życiu, aby być świadkiem tych dwóch czasów. Gdy nadejdzie lepszy czas, będziesz mógł zbudować swój biznes, przezwyciężając trudności i wynieść go na nowe wyżyny. W buddyzmie uczymy się, że każda porażka to nauka. Nie ma porażek, są tylko lekcje. Doświadczenia, które wydają się być bolesne, mogą w rzeczywistości prowadzić do twojego wzrostu. W momencie, gdy napotykasz trudności, warto pamiętać o naukach buddyjskiego mnicha Thich Nhat Hanh, który powiedział: życie jest piękne, a my jesteśmy jego częścią. Musimy tylko nauczyć się je doceniać. Gdy pojawiają się trudności, znajdź czas na refleksję nad tym, co sprawia, że twoje serce bije szybciej. Szukaj i skupiaj swoją uwagę na tym, co cię napędza. Zwróć uwagę, że gdy sam poniesiesz porażkę, ważne jest, aby używać swojej inteligencji i mądrości, zamiast zwracać uwagę na negatywne opinie innych. W takich momentach przemyśl słowa Buddy. Nie szukaj szczęścia na zewnątrz, znajdź je w sobie. Prawdziwe spełnienie pochodzi z wnętrza, a nie z porównywania się z innymi. Użyj swojej mądrości, ponieważ w tym czasie przyjdą nie po to, aby cię uszczęśliwić, ale aby cię zasmucić. Tak jak czerpiesz przyjemność, widząc ich niepowodzenia, oni będą czerpać tę samą przyjemność, widząc cię w nieszczęściu. Zrozumienie tej dynamiki relacji między sukcesem a porażką pomoże tobie zbudować silniejsze fundamenty w życiu. Temu też pamiętaj, że twoje myśli i emocje nie powinny być uzależnione od sukcesów czy niepowodzeń innych. Mądrość polega na dostrzeganiu, że każdy człowiek jest w swojej własnej podróży, a twoja rola polega na skupieniu się na swoim własnym rozwoju i na tym, co możesz zyskać z tych doświadczeń. Słysząc to, mężczyzna powiedział: mnichu, masz absolutną rację.
Nie prowadzę swojego życia samodzielnie, lecz moi krewni i przyjaciele nim rządzą, co wypełnia moje życie szczęściem i smutkiem. Mam jednak jedno pytanie. Kiedy zaczynałem swój biznes, moim zamiarem było uszczęśliwienie mojej rodziny. Chciałem zapewnić im komfort i radość. Czy to źle, że myślę o swojej rodzinie? Robiłem wszystko, co mogłem, by im pomóc, ale po poniesieniu strat w biznesie nawet oni mnie opuścili. Słysząc to, buddyjski mnich uśmiechnął się, a mężczyzna zapytał: czemu się uśmiechasz, mnichu? Czy zadałem jakieś niewłaściwe pytanie? Mnich odparł: każdy człowiek oczekuje pocieszenia, kiedy popełnia błąd, i ty także tego pragniesz. Wszyscy pragną być chwaleni, gdy coś robią, a kiedy nie otrzymujemy pochwał, bardzo nas to rani. Rani to nasze serca, a kiedy to się dzieje, wtedy zaczynamy myśleć, że wszyscy na tym świecie są samolubni. Przypomnij sobie słowa Dalaj Lamy: jeśli chcesz, aby inni byli szczęśliwi, praktykuj współczucie. Jeśli chcesz być szczęśliwy, praktykuj współczucie. Twoje intencje są cenne, ale ważne jest, abyś w tym procesie również nie tracił z oczu siebie. Musisz nauczyć się, że nie możesz kontrolować reakcji innych ludzi, ale możesz kontrolować to, jak reagujesz na swoje życie. Współczucie, które dajesz innym, powinno również kierować się do samego siebie. Zrozumienie, że twoje szczęście nie powinno być uzależnione od innych, to klucz do osiągnięcia prawdziwej wewnętrznej harmonii. Kiedy działasz z myślą o innych, łatwo jest wpaść w pułapkę myślenia, że robisz to na rzecz kogoś innego. Ale prawda jest taka, że każdy czyn, każdy gest, który podejmujesz, w głębi serca robisz z myślą o sobie. Twoje szczęście, twoje spełnienie, a nawet twoje troski, wszystko to jest związane z twoim wewnętrznym stanem. Gdy uświadomisz sobie, że twój los nie jest zależny od akceptacji innych, doświadczysz niespotykanego spokoju i radości. Jak mówił buddyjski mnich Thich Nhat Hanh, przeżywając chwilę teraźniejszą, odkrywamy, że prawdziwe szczęście jest tuż obok nas. Kiedy będziesz pracować nad swoimi zadaniami, aby je udoskonalić, przestaniesz szukać zewnętrznego uznania. Zrozumiesz, że to ty sam jesteś twórcą swojego szczęścia, a nie inni. W ten sposób osiągniesz wewnętrzną harmonię i pełne zadowolenie z tego, co robisz. Mężczyzna spojrzał na buddyjskiego mnicha i z wdzięcznością wyznał: mnichu, twoje nauki otworzyły mi oczy. Dotychczas moje życie było w rękach innych. To oni decydowali, co czyni mnie szczęśliwym, a co wywołuje we mnie smutek. Od teraz zamierzam brać los w swoje ręce. Bez względu na to, co przyniesie przyszłość, nie pozwolę, by porażki mnie zatrzymały. Będę dążyć do doskonałości w tym, co robię, nie oczekując od nikogo pochwał ani uznania. Ale czy mógłbyś podarować mi coś, co towarzyszyłoby mi w trudnych chwilach mojego życia? Coś, co mogłoby być moim przewodnikiem, gdy przyjdą ciemniejsze dni. W odpowiedzi buddyjski mnich wręczył mężczyźnie niewielkie pudełko, mówiąc: to jest skarb, szczególnie bliski naszemu sercu. W tym pudełku znajduje się sekret, który uwolni cię od największych smutków. Otwórz je tylko w chwilach największego zwątpienia, wtedy gdy poczujesz, że życie nie ma sensu i nie ma nadziei. Niech to będzie twoje przypomnienie, że nawet w najciemniejszych momentach istnieje światło. Z pudełkiem w dłoniach mężczyzna wrócił do domu, aby rozpocząć nowy rozdział w swoim życiu. Tym razem nie poddał się przeciwnościom losu. Jego determinacja i nowa perspektywa przyczyniły się do rozkwitu jego biznesu. Sukces, który osiągnął, przyciągnął z powrotem do niego jego rodzinę, a ich relacje zyskały nową jakość. Zamiast płakać nad przeszłością lub martwić się o przyszłość, skoncentrował się on na tym, aby uczynić każdy dzień lepszym od poprzedniego. W tym procesie odkrył, że prawdziwe spełnienie pochodzi z wdzięczności za teraźniejszość i z umiejętności dostrzegania wartości w każdym doświadczeniu, zarówno dobrym, jak i złym. Jak mawiał Dalaj Lama, szczęście nie jest gotowym produktem. Pochodzi ono z twoich własnych działań. Czas, jak nieuchwytny strumień, nieustannie się zmienia. Tak samo jak trudności nie trwają wiecznie, tak i chwile szczęścia mają swój kres. Niestety po raz kolejny w jego życiu nadeszły gorsze dni. Sąsiednie państwo zaatakowało jego ojczyznę, wprowadzając chaos i zniszczenie. Jego biznes, który budował przez lata, został zrujnowany, a wszelkie jego nadzieje rozwiane niczym piach na pustyni. W obliczu kryzysu relacje w rodzinie zaczęły się psuć, a codzienne życie stało się nieustanną walką o przetrwanie.
Z każdym dniem on i jego rodzina musieli uciekać z miejsca na miejsce, poszukując schronienia. Sytuacja stała się tak dramatyczna, że nie mieli oni pieniędzy nawet na podstawowe potrzeby, jakimi są jedzenie i woda. Z powodu głodu jego rodzice zmarli, a on wciąż wędrował ze swoją żoną i dwoma młodszymi braćmi, którzy również padli ofiarą choroby. Nie było ich stać na leczenie, a ich zdrowie wciąż się pogarszało. W miarę upływu czasu w sercu mężczyzny zrodziła się głęboka frustracja. Zaczął on zadawać sobie pytanie, jaki jest sens życia? Wszystko, co osiągnęłam, wydaje się być na próżno. Ten świat wydaje się być jedynie iluzją, a słowa żebraków, które tak długo traktowałem poważnie, straciły swoje znaczenie. Dziś nie mam niczego, ani celu, ani nadziei. Po co się starać, skoro ostatecznie wszystko kończy się tak samo? Życie wydaje się być bezsensowne, a nawet moje istnienie zdaje się być zbędne. Może gdybym w przeszłości miał odwagę, aby odmienić swoje życie, dziś nie musiałbym doświadczać tego rozczarowania. W tej chwili, gdy był całkowicie rozbity, jego wzrok przypadkowo padł na pudełko, które otrzymał od buddyjskiego mnicha. Z otwartym sercem i głębokim smutkiem postanowił je otworzyć. Wewnątrz znalazł liścik, na którym widniał prosty, ale głęboki przekaz. Nowy początek może nadejść w każdej chwili. Nie potrzebujesz bogactwa ani doskonałych warunków, żeby zmienić swoje życie. Wystarczy, że znajdziesz w sobie odwagę, by zrobić pierwszy krok, nawet jeśli nie wiesz, co czeka cię dalej. To decyzje, nie okoliczności, tworzą twoją przyszłość. Te słowa, niczym promień światła w najciemniejszej nocy, wlały nadzieję w jego serce. Uświadomił sobie, że to, co przeżył, nie musi definiować jego przyszłości. Od tej chwili postanowił, że odnowi swoją determinację do walki o lepsze jutro. Niezależnie od tego, jak trudna mogła być droga, w jego sercu pojawiła się nowa siła. Siła, aby znów się podnieść, znów marzyć i walczyć o spełnienie swoich aspiracji. Zrozumiał, że każda próba, każda trudność mogą być jedynie krokami na drodze do jego prawdziwego przeznaczenia. I tak z nowym zapałem postanowił zmienić bieg swojego życia. Będę walczyć o siebie i swoich bliskich. Nawet w obliczu najciemniejszych dni nie poddam się. Wierzę, że w każdym z nas tkwi potencjał do przetrwania, a moje nowe życie dopiero się zaczyna. Podsumowując, drogi widzu, jeśli z tej buddyjskiej historii miałbyś wyciągnąć tylko jedną rzecz, chciałbym, aby to było to. Prawdziwe szczęście nie zależy od zewnętrznych okoliczności, ale od tego, jak reagujesz na trudności, które spotykasz. W naukach buddyzmu Zen uczymy się, że spokój i radość można znaleźć nawet w obliczu największych wyzwań. Gdy uznasz każdą przeszkodę za część swojej ścieżki, zrozumiesz, że kluczem do szczęścia jest wewnętrzna równowaga, a nie zewnętrzny świat. To ty decydujesz, jaką wartość przypiszesz każdej chwili. Podejmij pierwszy krok do zmiany już teraz i kliknij w miniaturę, która znajduje się na środku ekranu, a obejrzysz wideo, w którym zapoznasz się z 12 buddyjskimi zasadami do całkowitej transformacji swego życia. Wiedza zawarta w tym filmie całkowicie zmieniła moje życie i jestem pewien, że w znacznym stopniu wpłynie również na twoje.